Witajcie moi drodzy filmowi wyjadacze. Zapraszam was do swojej filmowej głowy. To już trzeci odcinek mojego podcastu, w którym przygotowałem dla was kolejne filmowe polecenia. Zacznę od filmu Spencer w reżyserii Pablo Larraína, a potem powiem słów kilka o serialu Too Old to Die Young w reżyserii Nicolasa Windinga Refna. Chociaż za oknem mamy chyba najgorszą wersję listopada, czyli deszcz ze śniegiem, spowite wszystko jakąś dziwną mgłą, niebo pełne chmur. No i trochę taki klimat, który bardzo podobny jest do tego, co możemy zobaczyć właśnie w filmie Spencer. Ja nigdy nie byłem fanem królewskiej rodziny. Dla mnie to było coś, co zawsze działo się z boku i nie za bardzo zwracałem na to uwagę. Natomiast myślę, że chyba najciekawszą postacią właśnie w tym całym uniwersum jest właśnie Lady D, czyli księżna Diana. No i właśnie o niej jest film Spencer. To film, który skupia się na kilku dniach z jej życia. Dokładnie na 3 dniach bożonarodzeniowych, mglistych dniach, w których księżna Diana postanawia rozwieść się z księciem Karolem. Wszystko dzieje się w posiadłości Sandringham House, w której to właśnie spotyka się cała rodzina królewska na święta, żeby spędzić tam wspólnie czas. Nie byłem fanem i też nie czekałem na ten film z wielkimi wypikami na twarzy, ale właściwie 3 powody są takie, które skłoniły mnie do tego, żeby ten film zobaczyć. Pierwsza rzecz to był zwiastun, który zobaczyłem. Nie za bardzo lubię zwiastuny i zazwyczaj nie oglądam zwiastunów, jeśli mam taką możliwość, bo przynajmniej nie oglądam tych zwiastunów przed filmem, bo wiem, że często zwiastuny są tak tworzone, że zdradzają nam właściwie całą fabułę. No i to jest ich ogromny problem. Oczywiście zdarzają się świetne zwiastuny, do takich należy, myślę, właśnie trailer do filmu Spencer, który próbuje gdzieś oddać klimat filmu i to, czego się możemy spodziewać bardziej pod względem takich obrazków niezdradzających treści fabuły. Także tutaj rzeczywiście im się udało. Bardzo dobry trailer, który zachęcił mnie i był pierwszym takim, można powiedzieć, powodem, dla którego chciałem zobaczyć ten film. Drugim powodem była postać reżysera, Pablo Larraín. To jest taki chilijski reżyser, który wcześniej zrobił film Jackie o Jacqueline Kennedy. Też to był film biograficzny, ale w przypadku Pablo Larraína mamy do czynienia bardziej z antybiografią, ponieważ on nie przedstawia tutaj losów bohatera na przestrzeni lat. Nie próbuje nam go wznieść na jakiś piedestał, nie próbuje zbudować pomników. On wybiera bardzo newralgiczny moment z życia danego bohatera i zbliża się z kamerą bardzo blisko i dosłownie i w przenośni do obiektu, który właśnie wziął na warsztat. W przypadku Jackie, filmu, w którym zagrała Natalie Portman, i ona gra tam Jacqueline Kennedy w momencie takim bardzo dramatycznym, bo przecież w momencie tuż po zamachu na jej męża Johna F. Kennedy'ego. No i mamy tutaj właśnie te dni po tym zamachu i to, jak ona się w tym czasie przejścia zachowywała. W przypadku filmu Spencer jest podobny zabieg zastosowany, bo też widzimy i spotykamy główną bohaterkę, Lady D, w momencie, kiedy ona tak naprawdę postanawia rozejść się z księciem Karolem, po już 10 latach wspólnego małżeństwa. Dochodzi u niej do takiej wewnętrznej przemiany. Zgłębiłem sobie trochę bardziej wiedzę na temat księżnej Diany, ponieważ to jest taka postać, która jest niejednoznaczna i na pewno wymyka się wielu stereotypom na temat właśnie arystokracji i na temat rodziny królewskiej. Myślę, że warto tu przytoczyć cytat, zanim opowiem wam trochę więcej o tym filmie. Lady Diana powiedziała kiedyś w rozmowie dla BBC One takie słowa: The day I walked down the aisle at the St Paul's Cathedral, I felt that my personality was taken away from me and I was taken over by the royal machine. To jest cytat, który jest bardzo wymowny. Ona czuła już od pierwszego momentu, kiedy wychodziła za księcia Karola, że jakby jej osobowość zostaje przejęta przez rodzinę królewską, że ona musiała się przystosować, dostosować do wszystkich wymogów, jakie na nią zostały nałożone właśnie poprzez wejście jakby w tą rodzinę. Nie za bardzo chciała się podporządkowywać wszystkim standardom, jakie rodzina królewska jej wyznaczała i no nie chciała grać takiej, tańczyć tak, jak jej zagrają. I to dużo mówi o księżnej Dianie. To jest na pewno jeden z powodów, dla którego no ona nie była szczęśliwa. No, na pewno głównym powodem też było to, że książę Karol no po prostu zainwestował swoje uczucia już w innej kobiecie, mianowicie w Kamili, którą poznał wcześniej. No i to małżeństwo było właściwie taką farsą, taką tylko fasadą. Natomiast no, nie mogą naliczyć tutaj na jakieś głębsze uczucia, no i na pewno się w tym swoim związku w jakiś sposób dusiła i była nieszczęśliwa. Ważnym elementem tego filmu i też kolejnym powodem, dla którego chciałem go zobaczyć, była aktorka Kristen Stewart, która właśnie wcieliła się w postać księżnej Diany. To jest ciekawa postać, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie Kristen Stewart swojego czasu no, była nie chcę mówić popularną aktorką, no nadal jest, ale no, kiedyś ta popularność wybuchła totalnie w momencie, kiedy właśnie ukazały się filmy z pamiętnej sagi Zmierzch. Taki mroczny romantyzm, który no, w pewnym momencie opanował taką zbiorową świadomość wszystkich nastolatków, nastolatek. No i to byli prawdziwi bohaterowie wtedy młodych ludzi, ale nie tylko, właśnie Kristen Stewart oraz Robert Pattinson. I trzeba przyznać, że no, nie byli oni oceniani jakoś fenomenalnie wtedy za swoje role aktorskie. Wielu mówiło, że właściwie nie będą w stanie się wyrwać z tego swojego emploi, w który zostali wbici poprzez właśnie granie w tym filmie, romantycznym filmie o wampirach. Ale dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, że zarówno Kristen Stewart, jak i Robert Pattinson, oni szukają czegoś więcej w aktorstwie. Kristen zagrała już w naprawdę fajnych i ciekawych filmach, takich jak American Ultra, Personal Shopper, czy Śmietanka Towarzyska. Widać, że szuka siebie i szuka ciekawych ról i rozwiązań. Robert Pattinson przecież to też chłopak, który za każdym razem zaskakuje. Jego rola w Cosmopolis czy Good Time, ostatnio w znakomitym horrorze Lighthouse, no to są naprawdę świetne kreacje. Teraz niedawno można było też na Netflixie zobaczyć jego film Diabeł wcielony. Kolejna znakomita kreacja, no a czekamy na jego wersję Batmana, która też niedługo okaże się w kinach. No ale wracając do Kristen Stewart, no to jest aktorka, która na pewno mnie zaciekawiła i też chciałem zobaczyć, jak ona sobie poradzi z tą rolą, która wydaje mi się jest chyba najważniejszą po właśnie Zmierzchu, dzięki któremu wypłynęła na głębokie wody, bo to jest chyba jej najważniejsza rola filmowa. Według mnie ona się w tym filmie naprawdę broni. Nie ma tych swoich takich manieryzmów, tego takiego miniarstwa, które można czasami u niej zauważyć. Tutaj gra naprawdę stonowaną kreację i potrafi udźwignąć ciężar właśnie, który myślę nie jest łatwy, bo tak naprawdę granie takiej ikony jak Lady Diana to jest duże wyzwanie aktorskie. Jest to subtelne, jest to fajne i rzeczywiście można się w tej kreacji zakochać. I to były takie właśnie główne trzy powody, czyli zwiastun, główna rola żeńska oraz reżyser, które skłoniły mnie do tego, żeby zobaczyć ten film. I te trzy mgliste dni, to jest taki moment dla niej bardzo graniczny. Moment przejścia, w którym ona chyba już jest na skraju tak zwanego załamania nerwowego. No, w niej się coś zaczyna zmieniać. Ona nie tylko musi sobie radzić z demonami, które nawiedzają ją w snach czy w wizjach, ale też musi walczyć ze swoją fizycznością, bo przecież była chora na bulimię. To w tym filmie jest wszystko bardzo, bardzo wyraziście pokazane. No, ona jest ofiarą takiego patriarchalnego, konserwatywnego świata, pełnego absurdalnych reguł, przestarzałych tradycji, w które ona musiała wejść i z którymi musiała sobie radzić, a którym była bardzo przeciwna. No i ten oniryczny klimat filmu to jest bardzo mocna strona tego projektu. Widać, że Pablo Larraín potrafi właśnie kręcić takie krótkie wyrywki z życia bohaterek, z życia swoich obiektów, które bierze pod lupę tak naprawdę i próbuje nam pokazać uczucia, emocje w momencie, kiedy wszystko zaczyna się walić, kiedy trzeba podjąć decyzję bardzo, bardzo istotną. No i w tym filmie ten taki oniryczny, mglisty klimat, w którym Lady Diana jest trochę zawieszona w jakimś takim międzyczasie, trochę w martwym punkcie, z którego próbuje się trochę panicznie wyrwać. To jest wszystko świetnie pokazane i za pomocą zdjęć czy muzyki. Claire Mathon stworzyła bardzo sugestywny obraz tamtego miejsca, czyli Sandringham House, posiadłości, w której odbywa się akcja. Z powitym mgłą, jakby zamrożony w czasie. No i postacie, które tam są, cała ta otoczka, ludzie, którzy się tam pojawiają, wydają się jakby byli figurami woskowymi, wśród których mota się i szarpie główna bohaterka. Do tego rewelacyjna muzyka Johnnego Greenwooda. No to jest facet, którego możecie znać z zespołu Radiohead. Jest to gitarzysta tego kultowego, znakomitego zespołu, który już wcześniej tworzył muzykę, współpracując głównie z Paulem Thomasem Andersonem. Myślę, że tutaj warto znaleźć sobie gdzieś ścieżkę dźwiękową do filmu Nić Widmo. No to jest coś rewelacyjnego. Naprawdę sprawdźcie sobie to, co on robi. A w tym filmie też mamy muzykę taką dziwną, pomieszana klasyka, taka dworska z jazzem, nawet takim, powiedziałbym, improwizowanym. Dodaje tego klimatu, potęguje właśnie ten klimat zagubienia i takiego pomieszania trochę właśnie, bo z jednej strony właśnie ta klasyka, która jednak pewnym strukturom i pewnym zasadom jest zawsze podporządkowana, a z drugiej strony ten jazz, który wiadomo jest muzyką wolną i muzyką improwizacji. To wszystko składa się na bardzo fajny obraz i film świetnie się ogląda. Chciałbym też tutaj może wspomnieć o filmach, które mi się nasuwają na myśl oglądając Spencera, a mianowicie Czarny Łabędź w reżyserii Darena Aronowskiego. Tutaj myślę, że właśnie postać głównej bohaterki ma podobne problemy. Popadają w jakieś takie szaleństwo, tak? Przechodzą załamanie. Też Wstręt Romana Polańskiego. Tutaj też mamy właśnie taki przykład popadania w obłęd. No chociaż nie jest to tak głęboko posunięte jak w przypadku filmu Romana Polańskiego, ale na pewno myślę, że tutaj jakieś inspiracje można odnaleźć. No i film Inni Alejandro Amenebara. Nie wiem, czy pamiętacie taki horror z Nicole Kidman, gdzie właśnie też wszystko działo się w takiej posiadłości z powitej mgłą, klasyczny, znakomity horror. To są takie, można powiedzieć, wizualne odnośniki, które gdzieś tam korespondują właśnie ze Spencerem. Także ja wam bardzo polecam ten film. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję go zobaczyć. Jeśli nie w kinie, to potem na DVD, czy pewnie na jakichś streamach. Spencer w reżyserii Pablo Larraína. To jest dobre kino. Ja daję temu filmowi 7/10. Dobre dzieło i film, który warto zobaczyć. Nawet jeśli nie jest się fanem Rodziny Królewskiej, to was zaciekawi. To jest zupełnie inne podejście właśnie do biografii. Przygotowałem też dla was kolejne polecenie i to jest serial, który możecie zobaczyć na Amazon Prime. Projekt, który nazywa się Too Old to Die Young. Polski tytuł za starzy na śmierć. W reżyserii znakomitego, według mnie reżysera, Nicolasa Windinga Refna. Jego możecie znać z wcześniejszych dokonań. Myślę, że głównie z filmu Drive, który był jego największym sukcesem komercyjnym, ale też wcześniej stworzył znakomitą trylogię, taką kopenhaską trylogię Pusher, czyli Dealer, z którą, dzięki której tak naprawdę wypłynął na szerokie wody i został reżyserem rozpoznawalnym, ale też świetny Bronson o najbardziej takim agresywnym, niebezpiecznym angielskim więźniu, przestępcy. Była też Valhalla Rising, ostatnio Neon Demon. Ten serial to jest coś zupełnie wyrwanego z kontekstu, można powiedzieć. To jest facet, Nicolas Winding Refn, czyli reżyser, który jest typowym autorem, typowym stylistą kina. I tak jest też tutaj. On stworzył 10 odcinków, które trwają ponad 13 godzin. Właściwie większość odcinków to jest 1,5-godzinna uczta wizualna, ale też bardzo specyficzna, ponieważ no właśnie Nicolas Winding Refn to jest taki twórca intrygujący, twórca bardzo wyrazisty, ale też twórca, który polaryzuje wokół siebie widownię. I albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Bardzo dużą rolę w jego dziełach ma właśnie obraz. Jaskrawe, czerwone palety barw. Neonowe właśnie wręcz. I taki hipnotyczny klimat, jaki serwuje odbiorcy. On powiedział w jednym z wywiadów, że to po prostu jest 13-godzinny film, który on pociął sobie na 10 odcinków. I pokazywał nawet te efekty tej pracy na festiwalu w Cannes, gdzie można było zobaczyć 4. i 5. odcinek jako taką właśnie zajawkę. On sam jest fanem streamingów i właśnie takich portali streamingowych. To nie jest serial robiony z pośpiechem. Tworzył go przez 10 miesięcy i na pewno trzeba tu przyznać, że to nie jest serial dla każdego, bo on jest bardzo powolny. Snuje się często, są bardzo długie kadry, najazdy kamery, patrzymy często na dialogi, w których pauzy pomiędzy jedną a drugą wypowiedzią wydają się trwać w nieskończoność. Ale myślę, że on to robi, po prostu z premedytacją. Ta historia, ten serial opowiada o policjancie w Los Angeles, którego gra Miles Teller. Kojarzycie go pewnie z filmu Whiplash. To właśnie postać, którą on grał właśnie tam główną rolę. Trochę ta postać w tym serialu przypomina to, co stworzył Ryan Gosling w Drive. Jest bardzo cichy, małomówny, tajemniczy i na pewno nie jest to klasyczny bohater. Bardziej bym go nazwał antybohaterem, no bo on wikła się w coraz to bardziej przerażające i dziwne sytuacje. Cały ten świat też jest taki właśnie surrealistyczny, ciężki do przyswojenia. Ten serial się naprawdę ogląda z zachwytem, ale jednocześnie z jakąś odrazą, bo on jest i stylowy z jednej strony, z drugiej strony brutalny. Jest też poetycki. Można powiedzieć, że widz ma w niektórych momentach taką niepewność do tego, co zdarzy się dalej. Ciężko jest przewidzieć tutaj następstwo akcji, co akurat mnie bardzo się podoba. Ale rzeczywiście, to jest taki serial, który z jednej strony jest piękny, a z drugiej strony jest chory. Groza, jeżeli się tam pojawia, no to jest groza, która przeszywa od stóp do głów i na pewno wiele scen z tego serialu zostanie wam na długo w pamięci, jeśli uda się wam do tego serialu dotrzeć. To jest takie trochę mistyczne przeżycie. Nicolas Winding Refn, on często właśnie takie przeżycia nam funduje. To jest bezkompromisowy twórca. Ja wam to polecam i polecam wam jego twórczość, żeby sobie w ogóle sprawdzić i zobaczyć jego filmy, no bo to jest naprawdę niezła jazda. Na pewno kiedyś postaram się zrobić taki odcinek właśnie o tym, co on stworzył, żeby bardziej może wejść w jego filmografię, no i przywołać wam filmy, które warto zobaczyć. Natomiast tutaj w tym serialu jest to taka kwintesencja jego twórczości. I oczywiście ten serial spolaryzował odbiorców. Nie chcę wam zdradzać fabuły, bo fabuła jest zamotana. Fabuła jest dziwna, ale też ten serial, jeżeli mógłbym streścić, powiedzieć o czym jest, no to ja myślę, że to jest serial o takim końcu pewnej epoki. O tym, że pewne rzeczy się kończą, że kończy się nasza cywilizacja lub przynajmniej zmierza w jakimś... jest na jakimś ślepym torze. Ten film też jest o umieraniu, o śmierci, ale o różnych aspektach tego. On ma w sobie, ten serial ma tyle film, właściwie serial ciężko to powiedzieć, no bo on mówi, że to jest film podzielony na 10 odcinków. No ale jest tutaj naprawdę dużo się dzieje, mimo że czasami trzyma w napięciu i jakby za gardło cię chwyta i nie chce cię puścić, to toczy się bardzo wolno. Mamy tu dużo czasu. To nie jest taki serial, w którym dialog goni dialog. Tutaj właśnie właściwie obraz goni obraz. Mamy też świetną muzykę, która to wszystko uzupełnia, którą zrobił Cliff Martinez zresztą. On się zajmował też muzyką do filmu Drive czy Neon Demon, także ci, którzy widzieli te filmy, będą mogli sobie mniej więcej wyobrazić, jak to wszystko brzmi. To jest serial dla wytrwałych. To jest na pewno projekt, który warto zobaczyć, ale sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przejdziecie przez to, bo no kurczę, jest to szaleństwo trochę, to co się dzieje w tym serialu. Na pewno też mistyczne, myślę, jakieś przeżycie, bo akurat mnie wciągnął od pierwszego odcinka do ostatniego i rzeczywiście czasami wydaje się, że ten film się toczy w jakimś dziwnym, spowolnionym tempie. No to jeżeli się do tego przyzwyczaisz, to rzeczywiście zostaniesz kupiony i no będziesz miała naprawdę fajne filmowe przeżycie na koncie. Co jest najważniejsze, myślę, w tym wszystkim, że Nicolas Winding Refn to jest twórca bezkompromisowy. On, jak sam mówi, nie jest politykiem. On nie próbuje sprostać naszym oczekiwaniom czy oczekiwaniom krytyków filmowych. On robi po prostu swoje rzeczy i pokazuje nam swoją twórczość taką, jaka jest. I jeśli wam się to podoba lub nie, no to już jest coś, co go nie interesuje. No taki to jest trochę arogancki reżyser, ale no, po tym się też poznaje twórców, autorów kina. Tych, którzy potrafią narzucić właśnie swój styl w filmie czy w serialu. No i to jest właśnie to moje drugie polecenie. Ja temu serialowi dałem ocenę 9/10. Uważam, to jest rewelacyjna sprawa. Dla mnie była to naprawdę niezła podróż i przeżycie, zobaczenie tego serialu, chociaż tak jak powtarzam, nie jest łatwy, jest brutalny, snuje się często, ale snuje się w taki naprawdę wyrafinowany sposób. No ale do was jakby zostawiam decyzję, czy chcecie sobie sprawdzić, no, jak to ostatecznie wygląda na ekranie. To już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze polecenie. Mam nadzieję, że tu znajdziecie coś dla siebie, że być może wyciągniecie z tego jakieś tytuły. Jeżeli macie swoje polecenia, to piszcie w komentarzach. Jeżeli widzieliście, to może napiszcie swoją opinię na temat właśnie tych dwóch projektów. Mam nadzieję, że trochę was zajawiłem kolejnymi wkrętami filmowymi na te właśnie grudniowo-listopadowe mroczne miesiące, bo to są, mimo że niezbyt dobre miesiące na jakieś eskapady tutaj i hulanki na dworze, no to są świetne właśnie dni na to, żeby trochę oddać się takiemu eskapizmowi i takiej ucieczce właśnie w filmową przygodę i zanurzyć się właśnie po uszy. No to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze do mnie wrócicie, a gdybyśmy się już nie zobaczyli, nie usłyszeli, to good afternoon, good evening and good night.